Panowie, tam was, właśnie wstałem i zaczynamy kolejnego Daily Vloga. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. No i zajebiście. Myślałem, że będzie jeszcze zimno. Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. W tym momencie mam tutaj szafkę, którą przydałoby się uporządkować. W sensie są tutaj szuflady i w tym momencie tutaj są... Nie widać, ale tam są trzy puste szuflady. Opróżniłem je wszystkie, dlatego że robię pewną zmianę. Ta zmiana dotyczy tego, że po prostu chcę, żeby trzecia szuflada, którą mam tutaj, była taką szufladą, w którą wrzucam wszystko i mam czysto na biurku. Wiecie, o co chodzi, że tak? Na przykład ktoś przychodzi, żeby było czysto, to szybko wrzucam tam byle co. Właśnie coś takiego chcę zrobić, a z tego powodu, że kiedy budowałem tutaj wszystko, no to na początku lipca mi jako jedna z pierwszych przyszła ta szafka, więc po prostu tam umieściłem rzeczy, które potrzebowałem i tak dalej, które to na szybko robiłem. Organizowałem te właśnie miejsce, przestrzeń, więc dlatego też teraz na nowo trochę przeorganizujemy, no więc właśnie dlatego z wszystkich szuflad wyrzuciłem całe jedzenie, które miałem, więc dlatego teraz będziemy umieszczać w tych szufladach. A mam jeszcze herbaty. Do maja 21 jest. Więc jeszcze chwilę mam. To będzie także obiekt jednego z najbliższych odcinków. Możecie się chyba domyślić już, o co chodzi. A ktoś źle zaparkuje w mojej obecności, no to mam naklejki takie. Więc uważajcie, jak jeździcie autem. Jak mnie zobaczycie. A, już mi się przypomniało, dlaczego ja nie wsadzę tutaj nic do tej szuflady. Dlatego, że miałem ją posprzątać. Więc teraz to zrobię.
8 minut, trochę mniej. Może z 7. I coś, co było we dwóch szufladach, w tym momencie jest... W trzech szufladach jest dwóch. No ta szuflada w tym momencie jest pusta. Magia, co nie? Dobra, no teraz bierzemy jakieś rzeczy z biurka i je tam wrzucamy. Nie chcę mi za dużo do montażu, więc... Tak w ogóle się zabezpieczyłem, by mi maska troszkę coś tutaj ten. Więc ja sobie teraz to ogarnę i żeby nie za dużo filmu do montażu, po prostu widzimy się zaraz. O, nie wiem, coś nagrywanie mi się zepsuło. Ale dobra, już sobie ogarnę to. Tutaj jest. Ogarnę sobie już to. Tutaj jakieś te statywy, aparat, śrubokręty jedne i tak dalej. I wyrzuciłem wszystko tutaj z tej, to stąd tutaj, jak widać to jest czysto teraz, bo wrzuciłem tutaj wszystkie te takie rzeczy, tutaj wrzuciłem te śrubokręty i te noże precyzyjne, by to nazwał. Tutaj następnie mamy, nic się zbytnio nie zmieniło, tutaj do niej wsadziłem tą taśmę i tutaj to tyle, no w trzeciej szufladzie to dużo widzieliście, w czwartej jest troszkę więcej zajęte, ale mimo tego jest dosyć ok, a w piątej jest troszeczkę mniej zacisku, ale też jest, udało się wszystko zmieścić. Tak w ogóle to w tym momencie mam mikrofon z słuchawek Razer Kraken Pro 2015 prawdopodobnie, nie wiem dokładnie, nie wiem jaki to jest model, ale ostatnio ktoś mi napisał, że słabe audio, więc dlatego próbuję różnych rzeczy. Te słuchawki też miały nawet znosić audio i na pewno to audio może być lepsze niż audio, które po prostu oferuje telefon. Ostatnio w daily vlogu numer chyba, nie pamiętam, nie chcę mówić ten, ale nie mam siły żyć. Wspominałem o tym, że wspomnę to, co mówił Rezi na jednym ze swoich daily na temat psychiki po przebywaniu w domu, więc teraz przytaczam ten fragment. Wydaje mi się, że jest to psychologiczny aspekt. W sensie, że mój feeling siedzenia zamkniętym, z Agatą zresztą, Agata może mieć tak samo, jest zboostowany przez to, że tak po prostu musi być, musisz być zamknięty. Nie byłoby tego całego syfu dookoła, który się dzieje na świecie od lutego, czyli mówimy oczywiście o koronawirusie, to pomyślałbym sobie, no okej, jestem chory, muszę to przejść, jak tylko dobrze się poczuję, mogę wychodzić. Oczywiście zawsze trzeba też uważać, bo czasem chwilowe lepsze poczucie może być złudne, a w tym przypadku jeszcze tydzień na chacie, co nam da łącznie 2,5 do 3 tygodni pełnej izolacji. Ale zaczynam się zastanawiać, czy mój stan psychiczny tego nie boostuje, w sensie, wiecie, przez tą izolację, przez zamknięcie i to tak wszystko, to wchodzi na mózg, nie? W sensie to siada na łbie, że musisz być zamknięty. I wydaje mi się, że przez to ja też mogę mieć podświadomość jakąś przekłamaną tego, jak się czuję. I nie wiem, czy dzisiejszy mój dzień jest ch**owy przez to, że tak serio się czuję, czy może też trochę albo bardziej przez to, że wiesz, o, kwarantanna. Ja cały czas się z tym zgadzam i nie będę powtarzał tego, co już mówiłem 800 razy na vlogu Nie mam siły żyć, czyli że to wpływa na psychę, ale nagrałem to po to, bo chciałem przytoczyć w tym momencie fragment najnowszego filmu Reziego, czyli To koniec daily, wrzuconego 18 listopada i tutaj macie ten fragment. Nadal jestem na kwarantannie i przez jeszcze jakiś czas będę z pewnością. To mnie trochę, to jest taki trochę strzał w kolano. W sensie ta forma i ten rodzaj filmów wymaga trochę jednak ludzi, świeżego powietrza, miejsc. Nie da się w wieczność działać w domu w takim formacie. Oczywiście w domu jestem w stanie robić serie gamingowe, jestem w stanie robić jakieś commentary video, jak w daily, w których pokazuję, co się u mnie dzieje. A zazwyczaj dzieje się dużo i to jest też fajne, że mogę się tym dzielić. I w pełni z tym fragmentem się zgadzam, bo tak, ciężko jest tworzyć daily w domu, siedząc w czterech ścianach praktycznie cały dzień. Jest to trudne i dodatkowo tą moją trudnością jest to, że nie posiadam mam tylko cztery ściany, mam zniszczoną psychikę i mam, no nie mam nic. Jest to trudne i to też chciałem wam powiedzieć, że w tym momencie czuję się bardziej ten wytrwały niż Rezi i na pewno się cieszę bardziej niż pierwszego sezonu daily, bo już w tym momencie mamy, to jest chyba 17 daily vloga, bo 18, jest chyba 18 już, więc stworzyłem już 18 dni, ale na pewno stworzyłem te dni i to jest takie coś, że chyba jestem trochę bardziej niż z jego zadowolony w tym momencie, bo Rezi stworzył miesiąc, ja stworzyłem pół miesiąca ledwo. Ale mimo tego, że bardziej jestem zadowolony, bo jednak tworzenie daily w czterech ścianach, no nie jest łatwym wyzwaniem. Jest to wyzwanie.
które nie jest łatwe. O tak, więc respekt dla Rezygna. Ja też chętnie bym gdzieś wychodził, gdzieś chodził i tak dalej. No ale nie mam takiej możliwości niestety. No i cóż, niestety. Jest to trudne prowadzenie daily. I jest to na pewno też problematyczne, jeżeli chodzi o montaż. No bo w tym momencie jest godzina 18.20 i miałem lekcję do 15.00 praktycznie cały czas coś. Miałem coś nagrać i totalnie nie potrafię się ogarnąć. A to już słyszeliście 850 razy na filmie Nie ma siebie żyć. Nie chcę się po raz kolejny powtarzać w tej kwestii. A więc tak wygląda ten mikrofon. Wklejony silver tape'em. Jest tylko mikrofon. Słuchawka też działa, więc na przykład mogę w taki sposób też gadać. No tylko, że wtedy to trochę bardziej dziwnie wygląda. Rezy ma też łatwiej, bo on ma dwa dni zapasu, czyli coś nagrywa w poniedziałek, to wlatuje w środę dopiero. Więc to też jest kompletnie inaczej. Bo ja nagrywam coś w poniedziałek, to wlatuje we wtorek. Tak dla przykładu oczywiście. Ciężko jest prowadzić daily. Bo spróbujcie sobie po pierwsze prowadzić daily, a po drugie robić to tylko w domu. Życzę wam powodzenia. Chyba nie skończyłem wątku, o którym wspominałem, tylko powtórzę, że jestem zadowolony z daily. Z tego o wiele bardziej jestem zadowolony, dlatego że na 8 odcinków w 4 chyba coś grałem w jakieś gry. No to w 4 chyba grałem w gry. Jeden to był tworzenie nuty. No 3 albo 4 odcinki na 8, czyli około 50% odcinków, które powstały w daily, opierały się na graniu w jakąś grę. Więc to jest na pewno też jakieś już osiągnięcie takie moje. I ogólnie już jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego, jak udało mi się poprowadzić daily. Wiem, że czasami tutaj odwala ekspozycję i przez tą lampę. No ale cóż, więc jestem zadowolony z tego, jak aktualnie już poprowadziłem te daily. I miejmy nadzieję, że uda się przetrwać do grudnia. I od grudnia będziecie oglądać Rezygo. Będziecie mieć, wiadomo, jakiś tam daily content. Na pewno ciekawszy, bo Rezy robi ciekawsze daily niż ja. No bo tak jak mówiłem, nie mogę zbytnio wychodzić z domu. W tym momencie montuję ten film i zapomniałem się pożegnać, a więc dziękuję wam za oglądanie tego 18 vloga. Widzimy się jutro, pewnie też w podwieczór. Nara. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.